wspomnienia. Historia szkoły podstawowej Falkowej we wspomnieniach. Falkowa szkoły nie miała. Dzieci musiały dochodzić do szkół w sąsiednich wioskach. W Bruśniku, Siekierczynie, Brzanej wspomina pani Zofia Dziubaczka. Droga była trudna, szczególnie zimą, gdy głębokie paryje zawiał śnieg, a zaspy śniegowe miały niejednokrotnie ponad 2 metry głębokości. Zimy bowiem dawniej bywały groźne, mroźne, wieczne, obfite śnieg. Falkowianom marzyła się szkoła, więc czynili starania o jej otwarcie. I tak pierwszy rocznik rozpoczął naukę w szkole podstawowej Falkowej w 1932 roku. Szkoła pierwszą swą siedzibę miała w dwuizbowym domu pana Piotra Mroza na tak zwanej Symelówce. Do pierwszych szczęśliwych siedmiolatków należał pan Stanisław Jamka, obecnie emerytowany rolnik, który w czasie II wojny światowej został odznaczony brązowym orderem wojskowym Virtuti Militari. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Mirosław Maciejewski, który mieszkał u pana Wojciecha Roika. W czasie wojny działał w Armii Krajowej. Był czas, że ukrywał się dłuższy czas u pana Jana Pyrka w stodole, wspomina pani Ewa Kurzawa. Falkowianie nadal marzyli o pięknym budynku szkoły. Najpierw pan Paweł Potok oddał pole na potrzeby przyszłej szkoły. Nadzór budowlany szkoły mieścił się w Ciężkowicach. Przy budowie szkoły pracowała cała wieś. Szkołę budowano ręcznie. Jako fachowcy budowlani pracowali pan Tomasz Pruchnicki, pan Stanisław Chrząszcz, pan Jan Jamka. Mieszkańcy krowami i wołami zwozili kamienie od pana Tomasza Głąbia i drzewo z drogi bitej. W większości droga prowadziła rzekami. Kojmi przywożono cegłę ze stróż. Ciężka to była praca, bo nie było do Falkowej drogi bitej. W większości droga prowadziła rzekami. W innych miejscach była tak błotnista, że po deszczu nie dało się przejechać, ponieważ tworzyły się bagna. W fundamencie szkoły w narożniku południowo-zachodnim wmurowana została butelka, do której włożono dokument z podpisami wszystkich ówczesnych uczniów, nauczycieli i mieszkańców budujących szkołę. I tak budowę szkoły udało się rozpocząć przed II wojną światową w 1938 roku. Prace postępowały w miarę szybko, także na początku wojny już budynek kryto blachą. Robił to specjalista w tej dziedzinie, Żyd pan Usier, zanim Niemcy wywieźli jego rodzinę do getta w Zakliczynie. W czasie wojny nauka odbywała się i na Symelówce, i już w nowym, jeszcze budowanym budynku. Nowa szkoła miała 2 duże sale lekcyjne, korytarz, kancelarię. Na górze było mieszkanie, 2 pokoje i kuchnia, do którego przeprowadził się pan Maciejewski z rodziną. Później, za czasów kierownictwa wielkiego człowieka, jakim był pan Paweł Gnutek, jeden pokój na górze został salą lekcyjną. Przed wojną było 2 nauczycieli, kierownik szkoły i pani Pyrek. W 1941 roku wrócił do rodzinnej wsi pan Paweł Gnutek, który po wyzwoleniu został kierownikiem szkoły. Pan Paweł Gnutek był długoletnim kierownikiem szkoły, wzorem solidności i punktualności. Zawsze rano, dokładnie o godzinie 7, był przy historycznej studni 2 minuty drogi do szkoły. Mieszkał w rodzinnym domku w lesie. Wieczorami wracał do szkoły i przy świetle lampy naftowej pisał kronikę Falkowej. Długo w zimowe wieczory paliło się światło w szkolnej kancelarii. Pan kierownik robił zdjęcia starych domów, starych drzew, historycznych miejsc, starych przedmiotów. Prowadził rozmowy z ludźmi odnośnie ich pochodzenia, ich korzeni. Wszystko to umieszcza w kronice. Również legendy, podania, zwyczaje i obyczaje znajdowały miejsce w kronice. Na konferencje i narady musiał dochodzić do pociągu w Pławnej 1,5 godziny. Nigdy nie opuścił żadnego zebrania.
Mieszkańcy pamiętają, jak szanował każdego człowieka. Na drodze zawsze pierwszy starał się pozdrowić, zapytać o zdrowie i problemy. Sam bowiem wiele przeżył. Był świadkiem wydarzeń Wielkiej Rewolucji Październikowej na terenie Rosji, wydarzeń przed II wojną światową w czasie jej trwania i po wyzwoleniu. W okresie przed i w czasie II wojny światowej nauka trwała 7 lat. Klasa 1 rok, klasa 2 1 rok, klasa 3 2 lata, klasa 4 3 lata. Nie było podręczników. Nauczyciele wiedzę dyktowali. W czasie wojny czytania uczono się na szarej gazecie Ster. Dużo uwagi poświęcano kaligrafii, pięknemu pisaniu. Klasy młodsze pisały rysikiem na tabliczce. Starsze klasy pisały atramentem. Atrament in kaust wlewany był do kałamarzy. Kałamarze umieszczano w otworkach ławek szkolnych. W każdej ławce siedziało 4 uczniów. Nauczyciele bardzo dbali o to, by uczniowie prosto siedzieli, by mieli zdrowe kręgosłupy. W czasie wykładów wszyscy zakładali ręce do tyłu, co prostowało kręgosłupy i zapewniało prawidłową postawę. W trosce o zdrowie dzieci obowiązkowo każdemu uczniowi podawano do picia tran. Lekcje przyrody za 2 pierwszych kierowników odbywały się przeważnie w terenie. Były głównie lekcjami praktycznymi. Każdy uczeń umiał określić kierunki świata, rozpoznać na niebie podstawowe gwiazdozbiory. Koło szkoły były działki, na których pracowały dzieci. Uprawiano grządki kwiatowe, warzywne i szkółki młodych drzew owocowych. Pan kierownik sprowadzał nowe, nieznane odmiany kwiatów i warzyw. Dzieci z pestek hodowały młode drzewka, szczepiły je, a później nowe już odmiany dostawały do swoich domów. Po zakończeniu II wojny światowej w czasie parcelacji dworu żydowskiego pana Wasyla szkoła dostała około 2 hektarów pola. Pole to miało służyć potrzebom szkoły z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj wokół pola darowanego szkole przez praojców są niejasne manipulacje. Pole szkolne, jak niegdyś mądrze postanowiono, winno być zawsze polem szkolnym. Zawsze dzieci uczone były szanować pracę swoją i pracę innych. Nie było wtedy akcji sprzątania świata. Nasz najbliższy świat był czysty. Każdy dbał o czystość środowiska. Nie zdarzało się, żeby ktoś zaśmiecał klasę, szkołę lub drogę do szkoły. Za kierownika pana Pawła Gnutka szkoła tonęła w kwiatach i zieleni. Budynek okalał piękny zielony żywopłot sadzony przez dzieci. Sadzono i pielęgnowano morwy, którymi żywiono jedwabniki. Oczywiście jedwabnikami opiekowały się dzieci, uczniowie szkoły. Przed szkołą sparte o drabinki rosły smaczne winogrona. Szkoła w tych czasach była rozśpiewana. Na przerwach organizowano wspólne zabawy, przy śpiewie śpiewano na często organizowanych wycieczkach, a szczególnie na lekcjach śpiewu. Lekcje śpiewu uświetniała gra na skrzypcach. Właśnie pan kierownik Gnutek pięknie grał na skrzypcach. Po przejściu pana kierownika Pawła Gnutka na emeryturę jego miejsce zajął dotychczasowy nauczyciel pan Czesław Mika. Za czasów kierownictwa pana Miki wieś Falkowa na czele ze sołtysem panem Ignacem Stanisławem Śliwą rozbudowała budynek szkolny. I znowu dorośli i dzieci z wielkim zaangażowaniem i bardzo ciężko pracowali przy swojej szkole. Najbardziej jednak okres ten wszyscy zapamiętali z tego, że zniszczony został dorobek poprzednich pokoleń, dzieci zniszczony z dnia na dzień. Wycięty został piękny żywopłot, usunięto winogrona, zniknęły kwiaty z otoczenia szkoły. Szkoła stała się smutnym budynkiem. Od tego czasu zaginęła kronika szkoły. Później nastąpiła zmiana nazwy z kierownika na dyrektora. W 1972 roku dyrektorem była pani Maria Ciepielowska, a później Maria Śmiertka. Szkoła nadal była sercem wsi,
ośrodkiem działań kulturalnych dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież pod opieką dyrektora szkoły pani Marii Śmiertki przygotowały przedstawienia, akademię, dożynki, spotkania z ludźmi, czytelnictwo. Od początku istnienia szkoły do lat 90. w szkole była biblioteka, z której korzystali wszyscy mieszkańcy. Ludzie bowiem w Falkowej są w większości rozczytani, kochają książkę. Szkoła była otwarta. Te wszystkie działania bardzo wiązały, łączyły społeczność wiejską. Nie trwało to długo, bo zaczęły się problemy. Stopień organizacyjny szkoły obniżono do 4 klas. Do tego wielce przyczynił się między innymi ówczesny inspektor gminny pan Pytlik. Dzięki jednak wielkiemu zaangażowaniu społeczności wiejskiej i pomocy życzliwego dzieciom wiejskim pana Stanisława Opałki przywrócono 6 klas, a nieco później 8-klasową szkołę. Po reformie oświaty Falkowa ma 6-letnią szkołę podstawową. Od 2002 dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Zagórska, która podjęła dzieło pana kierownika Pawła Gnutka i stara się otworzyć przynajmniej elementy zaginionej kroniki. Dziękuję.